Tutaj będzie główne koło napędowe. Tu będzie koło napędzające alternator. A tutaj później stoczy się. Tylko chodzi o to, żeby było za co zainstalować cały element i za jednym zamachem, żeby naciąć rowki, tutaj jeszcze tą płaszczyznę wyprowadzić na gotowo i naciąć rowki pod paski. Później to się odwróci, tu się złapie z tej strony, splanuje się i będzie gotowe. Kółeczko przygotowane wstępnie do wykonania kół pasowych. Tak to wygląda. Trochę zabawy było, ale najgorsze zrobione.